Kołobrzegu o poprawie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych mówi się od dawna. Pierwsze przejścia zostały doświetlone na ulicy Sybiraków już w zeszłym roku. Teraz podchodzimy do tematu kompleksowo, mówi Michał Kujaczyński. Zakończyło się postępowanie, przetarg, 9 przejść dla pieszych w centrum miasta zostanie doświetlonych. Przejścia będą doświetlone w takiej technologii, która umożliwi, wyostrzy tą sylwetkę pieszego, który jest na jezdni, tego, który jest w obrębie przejścia dla pieszych, który się dopiero do tego przejścia zbliża, i kierowcy szczególnie po zmroku będą doskonale widzieli, że do przejścia zbliża się pieszy, bądź też już jest na pasach. Przebudowę podzielono na 3 części. 2 pierwsze realizować będzie firma z Karlina, natomiast ostatnią firma z Kołobrzegu. Nowe oświetlenie znajdzie się m.in. na ulicy Źródlanej i Łopuskiego. Na pewno jest to początek i na pewno będziemy doświetlać w dalszej kolejności kolejne przejścia. Chodzi o to, żeby piesi na przejściach czuli się bezpiecznie, ale żeby kierowcy również mieli ten komfort, że po zmroku, przy deszczowej pogodzie, czy wczesnym rankiem zimą, kiedy te przejścia są takie mało widoczne, a ktoś jest ubrany na szaro, żeby te sylwetki jednak były doskonale widoczne. Łączny koszt całego przedsięwzięcia to 137 tysięcy złotych. Prace mają się zakończyć w październiku.